Hej, hej, siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Syberii. I ostatnio udało nam się ocucić i orzeźwić troszeczkę tego pana, który tutaj właśnie stoi. I trzeba by było z nim porozmawiać, bo mamy z nim do porozmawiania. Mam nadzieję, że da nam jakieś informacje co do tego, jak mam stąd dostać się do... Jak to się nazywało? Już nie pamiętam, jak ta miejscowość się nazywała. W każdym razie, żeby... Wszystko w porządku. To tylko na przebudzenie. Chyba nie mało wypiłeś. Łe, jesteś tam nie pierwszy raz. Może nie ostatni. Stary, moja głowa. Proszę, możesz szeptać? Proszę mi wybaczyć. To był jedyny sposób, jaki mi wpadł do głowy, by pana ocucić. Trochę ekstremalny, ale odnoszę wrażenie, że jesteś damą, która lubi osiągać wyniki. Tak, lubię osiągać wyniki i chciałabym ci powiedzieć o swojej... Przyjechałam tutaj pociągiem, który niestety zepsuł się. Muszę natychmiast dostać się do Aralbadu. Ktoś mi powiedział, że możesz pożyczyć mi jakiś pojazd. Ktoś? Kim mógłby być ten ktoś? Mam nadzieję, że nie chodzi ci o Siergieja Boredina. Ale tak, o niego. Dyrektora kompleksu przemysłowego poniżej. Bądź ostrożna, młoda damo. To nie jest rozsądny człowiek. Potrafi być podły i bardzo niebezpieczny. W sumie to zasugerowałbym przyszła do ciebie, ale odnoszę wrażenie, że nie przejmuje się także i tobą. Nie interesuje mnie, co o mnie myśli. Uważaj na niego. Taka jest moja rada. No dobra, a co z tą pomocą? Czy nie wydaje ci się dziwne, że w kosmodromie jest tyle ptaków? To żelazne krokwie. Uwielbiają je. A teraz cieszą się tu spokojem. Więc oczywiście pojawiają się tu stadami. Czasami wypuszczam na nie Sojuza. Jak za starych, dobrych czasów. Sojuza? Sojuz to ostatni złoty orzeł w służbie czynnej. Musieliśmy usuwać z drogi przed startem te głupie kanarki, więc co robiliśmy? Wypuszczaliśmy na nie orła. Powinnaś zobaczyć, jak latały. Sojuz? To jak lis w kurniku. Wspaniały! Okej, czyli coś mi się wydaje, że Sojuza będziemy musieli również wypuścić. Aralbad. Mówi ci coś? Aralbad! Dawno temu słyszałem tę nazwę. To uzdrowisko, madame. Cała śmietanka reżimu tam jeździła. A byli to żołnierze na rekonwalescencji, zmęczeni politycy, spekulanci i aferzyści. Cała banda. Mogli szaleć. Wszystko mieli opłacane. Przywilej, który nigdy nie był mi dany. Zaledwie 2 kroki od zostania bohaterem narodowym i zabrali mi darmowe wakacje. A gdzie dokładnie jest to miejsce? Dalej na wschód! Nie musieliśmy wiedzieć, gdzie dokładnie. Sterowiec był zaprogramowany na przewożenie tam wczasowiczów. Stąd... No właśnie, sterowiec. Czy nadal działa? Nie wiem. Od dawna nie był używany. To ja to sprawdzę. A ja muszę się nauczyć go obsługiwać. Nie będzie z tym kłopotu. Ma automatycznego pilota. Idź i zobacz go, jeśli chcesz. Weź ten klucz. Dzięki. No, jeszcze bym spytał o tą pomoc. Dobra, mamy klucz, o pomoc. W tej bazie nie ma zbyt wielu pojazdów. Gdy zdecydowali się na zamknięcie kosmodromu, odholowali stąd cały sprawny sprzęt. To nie ma znaczenia. Znajdę jakiś sposób. Jeśli mogę w czymś pomóc, to pytaj. No właśnie, pytałem się, jak możesz mi pomóc dostać się do Aralbadu. Szukam kogoś. Hansa Vorarlberga. Wydaje mi się, że był tu jakieś 20 lat temu. Hansa? Chcesz wiedzieć, czy znam Hansa? Ależ oczywiście! Wymyślił jedną z najwspanialszych maszyn latających w kosmodromie. Cóż za radość! Stary, dobry Hans! Nawet mimo tego głupiego i świńskiego kawału, jaki mi wyciął. Oddałbym wiele, by go znów zobaczyć. Co masz na myśli? Co ci takiego zrobił? Hans Vorarlberg i jego słynne latające skrzydło. Widzisz, on wymyślił coś w rodzaju sprężynowej wyrzutni, zdolnej wystrzelić dziwną rakietę aż do stratosfery. To był hit czerwonej rewolucji. Miałem być jego pierwszym pilotem testowym. Cholernie super robota! Potem kilka dni przed wystrzeleniem Hans ot tak rozpłynął się w powietrzu. A program testów? No, porzucony! Zniknął? Tak po prostu? Nie mówiąc, dokąd się wybiera?
Wiesz, on chciał sięgnąć gwiazd. Ale nie bombami, jeśli wiesz, o co mi chodzi. Pewnego dnia Hans zorientował się w końcu, do czego ma służyć jego wyrzutnia. To generałowie zawsze wzywali do strzałów, no wiesz. I poprosili Hansa, by przykręcił do latającego skrzydła głowicę nuklearną, co go nie ucieszyło. No więc odszedł. Tak po prostu. No militarka, skoro nie? Skoro wszystko było gotowe, to dlaczego nie nakręciłeś tego i nie poleciałeś? Nikt nie znał tych maszyn tak jak Hans. Zwłaszcza jego własnych, utopijnych wynalazków. Rozumiesz, takie wynalazki żyją i oddychają wraz ze swoim twórcą. Bez niego podróż w kosmos stała się cholernie mało prawdopodobna. Od kiedy? No, nadal lubię podróżować, ale na mój własny sposób. Zaczęłam trochę poznawać działanie wynalazków Hansa Vorarlberga. Jaki jest ten? Naprawdę nie wiem. Jak widzisz, jestem żołnierzem, madame. Niczym więcej, niczym mniej i żadnym tam technikiem przestrzennym. No dobra, to idziemy w takim razie zobaczyć. Przepraszam, że obudziłam cię w ten sposób. Miło mi się z tobą rozmawiało, madame. Chyba utnę sobie małą drzemkę. A ja sprawdzę ten sterowiec, bo to jest jedyne miejsce, do którego teraz tak naprawdę chyba powinienem zajść, tylko nie pamiętam właśnie, czy w lewo, czy w prawo się szło do tego. Chyba w lewo, znaczy w prawo. Chyba tutaj, nie? Zobaczymy sobie ten sterowiec, bo tak naprawdę to chyba była jedyna rzecz w tym momencie, którą mogę sprawdzić. No wszystkie inne przejrzeliśmy. Kluczyk. Proszę bardzo, dzień dobry. I teraz tak, co my tutaj mamy? Tu nic, pod nogami nic, na górze nic. O, jakaś tutaj są dźwignia. I tylko i wyłącznie chyba nie dźwignia. Działa. Aha. Aha. Fajnie. No to posprawdzaliśmy sobie trochę ciekawych rzeczy, prawda? W tym w lotniskowcu, latawcu, chyba sterowcu. Nie what the hell? No to moje nadzieje legły w tak zwanych gruzach. Metalowe szybce i śrubokręt. No nie pozostaje mi nic innego, jak wrócić do niego, chociaż... No nie działa i koniec kropka, tak? Nie działa i koniec kropka. A przykrość wielka jest to. No co zrobić, no? Katemat. Nie pozostaje mi nic innego, jak wrócić do niego, zagadać znowu. Ewentualnie wypuścić... O. Dzień dobry. Ja mogę ci jakoś pomóc? Ach, tutaj jesteś. Szukałam cię. Udało mi się uruchomić mechanizm autopilota, ale sterowiec nie chce się wznieść. Nie wiesz dlaczego? Udało mi się? Może. Mam jakiś pomysł, ale ty wyglądasz na niezłego mechanika. Powiedzmy, że od początku mojej podróży udało mi się przyzwyczaić i poznać dziwne urządzenia Hansa Vorarlberga. Okej, mam dla ciebie układ. Od lat mieszkam w okolicy tej durnej wyrzutni. Zawsze sobie powtarzałem, że pewnego dnia wzniosę się do gwiazd w tym latającym skrzydle. Lepiej bym wyruszył w podróż, zanim wódka zaćmi mi całkowicie umysł. Ale muszę wiedzieć, jak to działa. Ty przynajmniej wyglądasz, jakbyś miała o tym blade pojęcie. Jeśli pomożesz mi dostać się do gwiazd, powiem ci, jak działa sterowiec. Co powiesz? Umowa stoi? Dlaczego nie? Zobaczę, co mogę zrobić. Ja nic nie chcę mówić, ale jak ty polecisz do gwiazd, to coś mi się wydaje, że nie będziesz w stanie mi już powiedzieć, co tutaj się święci. On sobie gdzieś pójdzie, czy będzie sobie tak chodził? Mam dziwne wrażenie, że ta konsola na coś się zda na pewno. No jak to zrobić? Jak to zrobić? To nic nie działa, nie? Nic się tu nie dzieje. Why? Chcecie mi powiedzieć, że to po prostu... O, katemet.
mamy jakieś ogniwo. Wymagana próbka krwi? Jak to próbka krwi? Wymagana próbka krwi. Nie mówcie mi, że ja to ominąłem. A co to jest? Aparat do testowania krwi. Ja nie wiem, czy nie powinienem teraz tego... O, właśnie! Dlaczego ja o tym... Dlaczego ja na to wcześniej nie najechałem, jak tutaj byłem? Nie mam zielonego pojęcia. Ej, ziomuś! Ziomuś! O, patrzcie. Nagle chodzi ta... Parasolka chodzi. Gdzie on jest? Ziomuś! To mi się coś wydaje, że teraz trzeba testować jego krew. Mam nadzieję, że on gdzieś tutaj jest. Że teraz trzeba potestować jego krew, żeby komputer wiedział, że to jest osoba, która miała być właśnie wysłana w kosmos. No, dajesz. Ciekawe, czy on tutaj jest, tak. Pewnie trzeba będzie później jeszcze tego całego Siergieja, czy jak mu tam... Ej, nie ma go tu. What? To gdzie on polazł? Kurde. No nie wierzę. W takim razie obszedł ten kosmodrom z drugiej strony. No co za mędę, no ucieka mi. Przepraszam za cięcie, ale żeby spotkać kolejny raz tego pana... Ja cały czas zapominam, jak się nazywa. Chyba Borys, nie? On się chyba nazywa Borys. To żeby spotkać go i jakby pobrać od niego tą próbkę krwi, to ja tutaj wyszedłem i go nie ma, nie? Nie mogę go nigdzie znaleźć. Totalnie nie ma go... No nie ma go. Zniknął. I po dłuższym czasie obchodzenia w koło mówię, a wrócę do punktu wyjścia. Wiecie o co chodzi? Kurde, gość się pojawia w momencie, gdy my opuścimy to. I nie wiem, czy też trzeba wyłączyć komputer, czy nie. W każdym razie chyba musi być opuszczony po prostu ten jeden element tego wszystkiego. I dopiero teraz on znowu się tu pojawi. Czy wy to widzicie? To jest trochę... Ile ja czasu spędziłem na tym, żeby gościa znaleźć. To jest po prostu jakaś masakra. No dobra, czy ja mogę wziąć od ciebie trochę próbkę krwi? Towarzyszu Borys, potrzebne mi kilka kropel pańskiej krwi. Słucham? Aby uruchomić wirnik, potrzebuję zanalizować krew pilota. Skoro lecisz do gwiazd, musisz być dobrego zdrowia. Dlatego potrzebna mi próbka krwi. Nie będzie bolało. Są dwie rzeczy, które żołnierz jest zawsze gotów wykonać. Spuścić spodnie i rozlać krew. Zaczynaj! Potrzebna mi tylko twoja krew. Cała przyjemność po mojej stronie, madam. O co chodziło ze spuszczaniem spodni? Auć! O co chodziło ze spuszczaniem spodni? Może nie chcę wiedzieć? No nic, właśnie tam na górę. Ty spadaj stąd. Spodnie ci w ogóle spadają. Tak nie lubię, jak ktoś w ogóle ma tak spodnie opuszczone, że mu tyłek widać. Albo wręcz, kurczę, wiecie, tam... Tak zwanego chowa. Dobra. Czyli tak, podnosimy. Test krwi! Próbka krwi odrzucona, zbyt dużo alkoholu. I tak właśnie chcę lecieć do gwiazd. What? Nie wkładaj tam palca! Chciałem to wyjąć. Czy moja krew będzie dobra? Okej, chyba wiem, jak to działa. Siadaj i zaczynamy. To się udało. Pułkowniku, wszystko w porządku. Jak najbardziej! Głowa mi pęka! Ale przywykłem do tego! Wow! Jestem zawodowym pilotem! A bo on w tym był, dlatego zniknął, bo on do tego wlazł. O Boże, ja nie wiedziałem, myślałem, że to jest jakaś bateria, w ogóle ogniwo zasilające, a nie winda. What the hell? No dobra, to już teraz to wszystko jasne. Myślałem, że to będzie jakaś specjalna kombinacja tych przycisków. A tu nie. Włażę do tej rakiety. Panno Walker, zgłoś się, czy mnie słyszysz? Ech, prawie wcale. Mów głośniej. Jestem gotów. W
wciśnij przycisk wyrzutni. A może byś tak wszedł tam do środka? Stoisz poza, wiesz? Rozpoczyna się odliczanie. Włączona procedura odlotu. Rozpoczyna się odliczanie. Pułkowniku, nie powiedziałeś mi, jak działa sterowiec. Co mam zrobić? Sterowiec potrzebuje korby. Sterowiec potrzebuje korby? A wiem, gdzie tą korbę muszę wziąć. Pewnie przy tym głośniku takim. 10, pamiętacie tylko, że... 9, 8, 7, jaka 6, mina. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Wznosimy się. Aha, i to tyle. Okej. Okay. Ja myślałem, że to, wiecie, będzie takie wielkie, nie wiem, osiągnięcie czy coś. A tu taki wafel. Dobra, teraz tak, gdzie on tą korbę wyrzucił całą? Sterowiec potrzebuje korby, nie sterowiec. A, to jest tu. A, mam cię. No to prawdopodobnie tym głośnikiem odstraszymy po prostu ptaki. Będziemy mogli lecieć. Przecież ja mimo wszystko nie widziałem, żeby sterowiec jakkolwiek się, albo ten automat jakkolwiek się ruszył, jak my dotknęliśmy tej dźwigni. Po prostu nic się nie stało i tyle. I był komentarz, że nic się nie dzieje. Także nie wiem. Nie wiem, ziom, nie wiem, jak to będzie. Ale może będzie dobrze. Zawsze warto spróbować, bo tak naprawdę nie mamy nic innego w planach. Nie mamy nic innego, co mogłoby się udać. Także rączka korby, proszę bardzo. Zastanawiam się, do czego mi tam jeszcze na przykład ta wódka jest potrzebna i tak dalej, i tak dalej. Uciekać mi stamtąd! No i tak właśnie się kończy żywot, niecny żywot tych wszystkich ptaszorów. Mam nadzieję, że moja papuga nigdy nie doświadczy czegoś takiego. Nie będę z nią wychodził może na dwór jednak. Jakby miał je jakiś orzeł, bielik zaatakować, to troszeczkę lipka, nie? Biegnij, biegnij, Kate. Powinniśmy już mieć wszystko z głowy, ale zastanawiam się, do czego mi jeszcze. Na przykład jest śrubokręt. Nie, no śrubokręt wykorzystywaliśmy. Wykorzystywaliśmy również te obcęgi. Wódki nie wykorzystywaliśmy. Wzięliśmy tą wódkę, a bo być może jakbyśmy jej nie zabrali, to on by znowu pił. To jest bardzo możliwe. Taki mam pomysł, że chyba tak właśnie było. Albo miało być. No dobra, jak już nie ma ptaków, to czy ten sterowiec poleci w ogóle do tego Aralbadu? Halo, kapitanie? Nóg nie masz. Jesteś na stałe. Jeżeli to ma być uzdrowisko, to i ten cały Aralbad, uzdrowisko, to ja bym chyba raczej podziękował za pobyt w takim miejscu, bez kitu. No, to ładnie to nie wygląda, powiem wam szczerze. Troszeczkę zaniedbane.
Wszystko tutaj zwiędło. Nie wiem, kiedy ktokolwiek ostatnio tutaj... O! O! Ktoś dzwoni. Halo? Co ty sobie wyobrażasz, Kate? Chciałem świeżych informacji, chciałem wyników. Oczywiście, panie Marson, wszyscy Szefu. Chcemy. Tak naprawdę robimy wszystko, co w naszej mocy, ale niestety nie ma dalszych postępów. Kate, nie wydaje mi się, żebyś rozumiała powagę sytuacji. Universal Toys siedzą mi na karku i nie popuszczają. Nie mogę ich dłużej zwodzić. Stawiasz naszą firmę w dziwnej sytuacji. Bardzo mi przykro, ale kilka niepowodzeń spowodowało, że musiałam czasowo zmienić plany mojej misji. Panno Walker, stąpa pani po cienkiej linii. Nie muszę chyba powtarzać, że to sprawa o priorytecie klasy A. Numero uno, gorąca. Doprawdy, zdaję sobie z tego sprawę, panie Marson, ale proszę mi wierzyć, że robię wszystko, co w mojej mocy. Ta misja to nie jest bułka z masłem. Weź sobie wszystkie bułki i zjedz je, gdy wrócisz do domu. Gdy następnym razem zadzwonię, chcę usłyszeć coś konkretnego, coś pewnego. Chcę wyników, rozumiesz? Wyników! Tak, panie Marson. Nara, frajerze. Gdy sam sobie przyjść i błądź tutaj po tych wszystkich bezkresnych bezkresach. Bez kresu. Dobra, może najpierw nie tędy, tylko wejdźmy do tego domu, co? Ale jeszcze mamy tutaj do obejrzenia fontannę. Ależ to piękne. Tak? Ja nie widzę, mogłabyś pokazać z bliska? Dobra, chyba raczej nie. Dobra, wleźmy do środku. Dzień dobry. O, ktoś tu jeszcze pracuje? Dzień dobry, zaniedbany, panie. Ktoś... O, dzień mecz. Dobry, madam. Witamy w hotelu Kronski. Nie wydaje mi się, aby pani robiła rezerwację, prawda? Cóż, nie szkodzi. Uj, tak naprawdę to nie miałam zamiaru zostawać w Aralbadzie. Rozumiem, więc tak to wygląda. W czym wobec tego mogę pomóc? No... Chciałabym spotkać się z kimś, kto tu mieszka. To bardzo niezręczne. Żaden z gości nie wspominał, że oczekuje kogoś. Nie może się pani zjawiać o tak. Mamy tu surowe zasady. Obecnie hotel nie jest tak otwarty na nieoczekiwane wizyty Magdy, Zofii czy Krystyny. Proszę. Jestem Kate. Ja muszę z nią porozmawiać. To nie bardzo trafię. Ważne. Gdyby to było ważne, mogła pani zadzwonić do hotelu. Ludzie przyjeżdżają tu wypocząć, uciec od świata, który nie kręci się teraz za dobrze. Nie będę jej już dłużej zatrzymywał. Miłego dnia, madam. Szczerze, gdybym mogła zadzwonić, zrobiłabym to, ale nie mogłam, więc proszę nagiąć troszeczkę zasady. Madam, w tym hotelu nie naginamy niczego dla nikogo. Z całym szacunkiem. A czy coś wiecie o... Proszę pana, czy mógłby mi pan pomóc? Przykro mi, madam, ale służę pomocą tylko gościom hotelowym. Cóż, pozwolę sobie powiedzieć, że pomagając mi, pomoże pan również jednemu z pańskich gości. Madam, nie pozwolę wodzić się za nos. Słyszy pani? Okej, okay. Szkoda, że w pańskim hotelu nie ma zbyt wielu gości. Nasze dni chwały odeszły wraz z przeszłością. To wszystko. To może chcielibyście mnie za gościa. A powinno? Dawno temu spotkałem najwspanialszych z najlepszych. Teraz mam wspomnienie. Słodkie wspomnienia. Nadal jesteś tak zatwardziały? Nie dziwię się, że nie macie gości. Proszę mi powiedzieć, czy był tu kiedyś pewien Hans Vorarlberg? W sanatorium? Tak, właśnie tu. Przykro mi, ale nasz hotelowy rejestr jest ściśle tajny. No proszę, to nie jest przecież tajemnica państwowa. Jeśli pozwolę pani zajrzeć do rejestru, to co niby będę z tego miał? Moją dozgonną wdzięczność. Tego się właśnie spodziewałem. Adieu, madame, jak mówią Francuzi. Tym się prawdopodobnie nie naje. Cóż, mimo wszystko dziękuję. Do usług, madame. No, ty, faktycznie, ja bym nie dziękował, a ty usługi mi takie świadczyłeś, stary, że praktycznie żadne. Czy ja mogę mu coś podjumać z biurka, tak by the way? Nie, bo widzę, że on ogląda mecz, to często jest tak, że na przykład jak ktoś nie patrzy, to można mu coś tam zaiwanić, jakby to można było powiedzieć. A co tutaj jest? Otworzyłem ci okno! Co ty na to?
Chyba jednak nic. A, to jest tu. Dobra. Chodź, Kate, tutaj. Czy ja mogę rozejrzeć się po hotelu, czy raczej nie? A, składzik. W składziku? A co to jest? Ktoś nawet nie wie, co się dzieje. A ja mam detergent. Nie mam zielonego pojęcia, do czego mi detergent. Ale mam. To jest pewnie zamknięte, co? Drzwi są zamknięte, ale muszę się tam jakoś dostać. Zaraz. Czy ja mam genialny plan? Genialny plan chyba mam. Czy to woła go, tak? Żartowałem! Nie chciałem. Dobra, siedź tam. Ach, goddammit, dobra. Czyli wiem już chyba, o co chodzi. Coś mi się... O, zepsuło mi się chyba... Monitor, przepraszam. Znaczy, telewizja. Nie chciałem. Przepraszam, że ponownie przeszkadzam, ale naprawdę muszę spotkać się z Madame Romański. Proszę nawet o tym nie myśleć. I tak wszystkie wejścia na teren hotelu są pozamykane. Dlaczego pan mi to mówi? Bez powodu. Tak sobie. Na wypadek, gdyby miała pani ochotę na wałęsanie i myszkowanie po kątach. Czasy się zmieniają, madam. I musieliśmy założyć system zabezpieczający. By trzymać się z dala od niechcianych gości, tak jak trzymamy się z dala od piachu i soli, jeśli wie pani, o co mi idzie. Tak? Oczywiście, cóż, jeszcze raz dziękuję za ciepło i gościnność, które mi pan okazał. Cóż, no dobra. Mimo wiecie, jaki mam pomysł? Wiecie, mam jaki genialny plan? Jeżeli to jest detergent, który powoduje bąbelki, to coś mi się wydaje, że jak ja go wrzucę tutaj... Da się chyba, bo zazwyczaj jak się nie da, to jest ta lupa przekreślona, tak na X. To będą bąbelki. Otworzyłem okno. To można wszystko powiązać. Otworzyłem okno, więc jak ja kolejny raz go zawołam, to on zauważy, że w tej fontannie coś się stało. Ha, kurczę. Siema, ziomuś. Zobacz przez okno. Bing, bing. Idź, zobacz, co się stało z tą fontanną. Proszę pana. Znowu pani. Posuwa się pani za daleko. Ostrzegam, jeszcze raz i... No i? Ale co do diabła tam się dzieje? Dlaczego zawsze, gdy mam nawał roboty, przytrafiają się takie rzeczy? Nawał roboty, stary, weź się już nie kompromituj. Przecież nie robisz nic, tylko oglądasz mecz. Zaraz, gdzie ty idziesz? Pytanie, czy ja mam teraz wziąć jakikolwiek... Aha, idziesz to sprzątać, tak? No dobra, i teraz pytanie, czy wypadnie mu klucz, czy ja muszę zajumać mu coś z tego, z jego portierni? Teraz mam szansę. Szybko. Szansa. O! Jakieś informacje. Informacje, dobra. Helena Romański. Patrzcie, przyjazd. 1.10.1981. Wyjazd. Jeszcze nie wyjechała. Status gość. Kod. Rezydent. Karta dostępu. Coś mamy jeszcze. To jest tak, karta dostępu, a tutaj jakieś mamy dokładne jeszcze informacje odnośnie tych kodzików konkretnych, trzeba było to zauważyć. 1503, może to gdzieś w pobliżu będzie jakiś pokój. Hans Vorarlberg! 1478. Helena Romański, 1270. Okej. Czyli 1478 i 1270. Dobra, co to jest?
Czy ja mogę to wziąć ze sobą? 4, 6, 4, 3, 3, 6, 4, 3. Boże, trzeba będzie to zapisać gdzieś. Ja tego chyba... A nie, mogę wziąć to ze sobą, dobra. A! Otwarte! Nice! Nice, 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 nice! Spadam stąd. Nie mogłem wyrwać mu niestety tego z rejestru, że tam z czego to to było. Będzie trzeba, w takim razie trzeba sobie poradzić tak, że później sobie to zapiszę. Hi, ale go przechytrzyłem. Fryer! Fryer! Dobra, kochani, ale to sobie zwiedzimy już następnym razem, także dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz. Będę bardzo, bardzo wdzięczny. Trzymajcie się i do usłyszenia. Na razie. Pa, pa.